Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku. Zagrajmy w Gothic 2 Mroczne Tajemnice. To nie są oczywiście, ale Kroniki Myrtany Archolos. Kurczę, cześć, Tery. Tery, możesz na chwilę przestać? Masz. Jeszcze jedną złotóweczkę ci dam, jedną sztukę złota. Tutaj jest dokąd? Do winnicy. No my na razie... Czy te żółwie? To są żółwie, naprawdę? To są te błotniaki. Dobra, my wracamy teraz do Silbach. Natomiast telekinezą będziemy sprawdzać, czy mamy coś do zdobycia jeszcze, ewentualnie. Okej, tam roślina lecznicza pominięta. No dobra, niech będzie. Wiecie, już prawie powiedziałam, że jesteśmy w mrocznych tajemnicach, no ale kurczę, no nie, to nie mroczne tajemnice. Pod żadnym pozorem. Tu mamy jakieś obozowisko, moglibyśmy w sumie sobie upiec mięso. I przygotować ewentualnie jakiś posiłek. Przygotuj posiłek. Sprawdźmy, czy mogę coś wytworzyć. Możemy rybę w occie. Flaczki z mięsa kopacza. Zróbmy sobie to na przykład. Wszystko wytworzymy to, co mogę. Dobra, niech będzie. I zobaczymy. Tutaj możemy jeszcze. Dobra, przygotowujemy sobie jedzonko, żebyśmy mieli czym się leczyć. Myślę, że to nie głupi pomysł. Dobra. I możemy jeszcze usmażyć mięso, albo wiecie co, nie. Wolę mięso oddać, bo może ktoś będzie potrzebował. Polna jagoda, dobra. Tutaj na razie zostawiamy ten teren w spokoju. Damy do Silbach to, co trzeba, czyli oczywiście te ogłoszenia. Myślę, że to wystarczy na tablicę ogłoszeń zajrzeć. Tam jest smoczy korzeń na górze. Wiecie co, pokuszę się. Tutaj jest szczególnie myśliwy, więc nie ma co się przejmować. Topór drwala i oczywiście smoczy korzonek. Tutaj jeszcze parę lag. Obalone drzewko, też sobie za chwilę to zetniemy. Będziemy mieli troszeczkę drewna. No, ścinamy. Dobra. I te chrząszczyki, no nie wiem. W sumie owadzie mięso się nam raczej przyda. Raczej nie mam w zwyczaju zabijać chrząszczy, ale... Ekspik, jakiś tam mały z tego jest, jedzonko. Dobra. Tablice ogłoszeniowe, z tego co kojarzę, są przy każdym wejściu do miasta. Więc musimy sobie to zrobić, tutaj wypróbować. Kurde, ile ja zostawiłam rzeczy na tym polu? Jakieś rzeczne mirty i inne sprawy? Sporo tego. Ognista pokrzywka. Dobra, za ten wodospad na razie nie idziemy, który tutaj jest oczywiście. Dobra, zróbmy pierwsze F5, żeby nie stracić aktualnego postępu. I tak się zaczynam zastanawiać, bo muszę sprawdzić, czy na pewno Ezekiela nie ma na górze, w karczmie. Bo chyba go ominęłam gdzieś przez przypadek. Tu jest tablica. Właśnie. 50 expa dostałam za to. Tych tablic jeszcze mamy parę, więc warto chyba wszystkie tutaj pozaznaczać na nich wszystciutko, co tylko trzeba. Możemy przejść w sumie tędy. Tutaj widzę, że był chyba jeszcze... Nie, to nie topór drwala, ale jakaś laga. No cóż, czy ja sobie włączyłam odliczanko w ogóle? Tak, dobra. Całkiem sprawnie nam dzisiaj idzie. Chodźmy więc do paru ciekawych miejsc. Tu jest Dismas. Wiecie co? Ja mam teraz bardzo mało sztuk złota.
Natomiast jakbyśmy mieli więcej, to moglibyśmy się nauczyć wydobywania złóż. Kupić na przykład kilof, bo to w sumie nie byłoby głupie, wydaje mi się. Dobra, dajmy też ogłoszenie tutaj, bo wydaje mi się, że mogę na tablicach dawać wszystkich. Dobra. Tablic jest chyba w mieście 4, znaczy w tej wsi. Tak mi się kojarzy. Zresztą przekonamy się już za chwilę. Pozbieramy jakieś tam drobne rzeczy. Dobra, wejdźmy do karczmy, bo mi coś świta, że ten gość może być na górze, a ja go ominęłam ostatnio. Marta, tutaj go nie ma na pewno. Czy tutaj siedzisz, Ezekiel? Jak najbardziej. Ej, ty. Ja go omijałam tutaj non-stop. Załatwiłem dla Flory miejsce na lokalnym cmentarzu. Świetnie. Ja w tym czasie dowiedziałem się co nieco o okolicy. Chcę udać się po ciało córki, ale nie mogę tego zrobić sam. Mhm. Chętnie z tobą pójdę. Ciebie zabrać nie mogę. Nie obraź się, ale nie wyglądasz na siłacza. Serio? Możesz mi natomiast pomóc przekonać tutejszych wartowników, aby mi pomogli. Myślę, że w takiej sytuacji będzie im niezręcznie odmówić. Mhm. Pomogę ci przekonać wartowników do pomocy. Świetnie, tylko się pośpiesz. Nie mamy dużo czasu. Okej. Myślałam, że ja będę mogła z nim pójść, a tutaj mnie typ wyrolował, nie? Kurde, bo niby nie jestem dosyć silna. Chłopie, żebyś ty wiedział, co ja robiłam. Ej, ty. Wiktor, czy ja z tobą mogę handlować? Nie mogę, natomiast z Bastianem jak najbardziej. Pokaż. Mogę ci sprzedać jeden topór. Drwala. No te lagi mogłabym sprzedać, ale nie chcę tego robić. W ogóle jakiś pierścionek znalazłam. Łaska i nosa. Premia do many 3 i do punktów trafień 12. Wiecie co, założymy sobie to. I jeszcze, póki pamiętam, to wiecie co? Spróbujmy troszeczkę zarobić na gotowaniu. To znaczy, chodźmy na przykład tutaj do tej kucharki Jill i może ona przyjmie od nas nowe potrawy, bo tam było, żeby przynosić jej. Możemy też oddać mięso do rzeźnika i też powinniśmy z tego dostać jakieś grosze. I wtedy możemy się nauczyć troszeczkę wydobywania złóż. Cześć, Jill. Hej, ty. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Masz. Dla ciebie. Mhm. Masz. Dla ciebie. Okej. Okay. Parę sztuk złota. Lepsze to niż nic. I co? I możemy jeszcze do rzeźnika iść oddać trochę mięsa. Spróbujmy tego wartownika na przykład przekonać. Potrzebuję twojej pomocy. O co chodzi? Ezekiel potrzebuje pomocy ze sprowadzeniem ciała swojej córki. W sumie sprowadziłeś Rolfa. Jest trochę strachliwy, ale jakby co zawsze jest Markus w pobliżu. Powinni dać sobie radę. Udało ci się znaleźć dla mnie zastępstwo. Nie zostaje mi nic innego, jak tylko pomóc Ezekielowi. Niech się zgłosi, gdy będzie gotowy wyruszać na plażę. Okej. Nie wiem, czy wystarczy mu jeden wartownik, czy ma być ich parę. W sumie to nie wiem. Wiecie co, w ogóle zastanawiam się, czy dobrze by nie było kupić sobie mapy tej wsi. Bo z jednej strony nie jest tam to jakoś bardzo potrzebne, ale z drugiej strony może na tej mapie są zaznaczone na przykład, nie wiem, te tablice ogłoszeniowe, żeby żadnej nie pominąć. Czy coś w tym stylu. Nie wiem, spróbujmy Ezekielowi powiedzieć, że ma już z kim pójść. Ej, ty. Okej, okay. Czyli to ma być paru wartowników, a nie tylko jeden. Dobrze. Czyli no wartowników jeszcze jest 3, bo są 3 bramy. Przy każdej bramie jest tablica ogłoszeń. Chyba, no nie? Tutaj tablica ogłoszeń była w tym miejscu, niedaleko. Czy ja mogę po coś iść do piekarni? Chyba co najwyżej po przepisy od Paoli. Pokaż mi. Jak najbardziej, ale myślę, że warto kupić wiejska szarlotka i słodka bułka z jagodami. Przeczytajmy sobie to. Od razu. Rozumiem.
Jajo z ćwierwojada, worek mąki, jabłko, osełka tłuszczu, miód, słodki placek z jabłkami. Jeszcze nie zrobiono nikogo, kto pogardziłby kawałkiem tego prostego wypieku. Jeszcze nie znaleziono. Odnowa many 10 i punktów trafień 80. Słodka bułka. Rozumiem. Z jagodami. 3 polne jagody, 3 leśne jagody, worek mąki. Puszyste bułki z nadzieniem jagodowym to deser prosty i lubiany przez wielu mieszkańców Archolos. Odnowa punktów trafień 45. No dobrze, przydatna sprawa. I co? I myślę, że możemy tutaj dalej coś pokminić. Na tą tablicę już dawałam ogłoszenie. Na tamtą po prawej stronie również. Tutaj powinien być rzeźnik, jak najbardziej. Remi. Hej, ty. Mam wszystko. Sprzedajmy mu mięso. Całe. A, dla ciebie. Sporo złota na tym mamy. Ma, dla ciebie. I kretoszczur. Ma, dla ciebie. Okej. Okay. Mamy teraz sztuk złota 197, to już całkiem nieźle. Ale tak, na razie spróbujmy znaleźć inne tablice ogłoszeniowe. Powinnam dostać, wydaje mi się, wpis w dzienniku, kiedy będzie już po sprawie. A ty co za jeden? Kolejny przybłęda? Tego już za wiele. Pokażę ci, gdzie raki zimują. Okej, okay, typie, ty se chyba żartujesz, czy co? Z czym do ludzi? Nie będę go okradać, no bo po co? Mieliśmy sobie nie robić problemów. Z pola nie kradnę. Ani nic takiego, więc... Jego też nie będę okradać, bez przesady. Nie będę aż tak wredna. A, mój łeb. A, silny jesteś. Pokonałeś mnie. Ale to nie oznacza, że jesteś tu mile widziany. Okej, okay, dobra, typie. Z czym do ludzi? Co ja ci zrobiłam? Ciekawe, czy można telekinezą zaznaczyć tablicę ogłoszeń. Wydaje mi się, że nie można. Mogłabym zebrać tą kapustę z tego pola i te rzeczy, ale ja się... Nie tyle, że się boję, że coś dostanę za to w łeb czy coś. Ale po prostu, no nie warto, wydaje mi się, dla paru jakichś tam... dla paru expa. Dobra, bo jeszcze miałam po tych wartownikach chodzić, nie? Tablica ogłoszeń to jedno, ale jeszcze są wartownicy. Tu jest jeszcze też tablica ogłoszeń. Chłopiec na posyłki. A, Folkart tu jest. Harry. Hej, ty. Córka Ezekiela została na brzegu. I? Potrzebuję kogoś, kto sprowadziłby jej ciało do wioski. A co mi do tego? Adanos pomógłby swoim dzieciom w potrzebie. Albo utopiłby ich, gdyby miał taki kaprys. Twoje religijne gadki nie robią na mnie wrażenia. Zostaw je mądrzejszym od siebie. Jesteś wartownikiem tej wioski, więc twoim obowiązkiem jest... Pomoc mieszkańcom tej wioski. Wy nimi nie jesteście, więc nie mam takiego obowiązku. Czego chcesz w zamian za pomoc? Pieniędzy? Jak to mówią, pieniądze nie śmierdzą. Za pokaźny mieszek jestem w stanie się tam pofatygować. Dobra, masz. Mimo, że wyglądasz jak Obdartus, to jednak masz przy sobie trochę złota. To co mam robić? Zabierzesz Ezekiela do wybrzeża i razem z drugim strażnikiem zabierzecie ciało jego córki na cmentarz. Nie brzmi to kolorowo, ale jak już mówiłem, pieniądze nie śmierdzą. Przyślij tego Ezekiela, jak będzie gotów. Okej, okay. I sprawdźmy sobie przy okazji wpis w dzienniku. Ukochana córka. Ezekiel poprosił mnie, abym przekonał wartowników z wioski do pójścia razem z nim po ciało jego córki. Myślę, że dwie osoby do pomocy powinny wystarczyć. Folkart pomoże Ezekielowi w sprowadzeniu córki. Harry jest chętny pomóc w zamian za pokaźny mieszek. Zorganizowałem już wystarczająco dużo rąk do pomocy. Mogę wrócić i poinformować Ezekiela, że może bezpiecznie wyruszyć na plażę razem z wartownikami. Opłaciłem wartownika Harry'ego, pójdzie z Ezekielem na wybrzeże.
Jasne. I widzę, że my też już mamy sporo rzeczy zrobione. Tutaj ktoś siedzi sobie pod tym. Cześć, nie masz przypadkiem przy sobie nieco sera? Sera? Tak, jeden kawałek dla mnie, drugi dla mojego szczura ogonka. Oczywiście, odwdzięczę się. Chyba nie mam. Oto ser. Chyba coś ci się pomyliło. No właśnie, nie mamy sera. Niestety. No ale dobrze, farmerzy tutaj... Myślę sobie o jeszcze jakimś miejscu, gdzie tutaj mogą być jakieś, jakaś tablica ogłoszeń, chociaż już dostaliśmy w sumie. Mamy zadanie, można powiedzieć, zaktualizowane, ale wydaje mi się, że tablic powinny być 4. A spotkałam na razie tylko 3 tablice, sama nie wiem. Tutaj już byłam przy tej tablicy. Tam już byłam. Tam niżej też byłam. Tutaj już raczej niczego nie ma. Tu jest tablica, którą już obadałam. Sporo rzepy tutaj macie. Nie będę wam jej kradła, bo to wasza rzepa, nie moja. I co, przejdziemy może sobie... O matko, wodą niech będzie. Ale wydaje mi się, że tu już wszystkie tablice, że ogólnie to są chyba 3, bo nie widziałam więcej. Mogę trafić chrząszcza? Czy on jest nieśmiertelny? Dziękuję. No dobrze. To co? Na szybko lecimy do Ezekiela. Ale wow, wejdę w drzwi? Czy nie umiem takich rzeczy? Było kurde, dobra. Dobra, Ezekiel, sprawa załatwiona. Hej. Udało mi się przekonać 2 wartowników. 750 expo za to. Tak, Wiktor już mi o tym powiedział. Wieści w tej wiosce rozchodzą się bardzo szybko. Bardzo ci dziękuję za pomoc. Może kiedyś uda mi się tobie odwdzięczyć. Teraz wybacz. Muszę zwołać wartowników i odnaleźć Florę. Mhm, jasne. Tutaj ktoś idzie. Sander. Okej, okay, czyli chłop wstał i sobie teraz będzie tutaj łaził. A my, wiecie co, chyba wrócimy sobie do naszego alchemika. Jeszcze możemy co najwyżej sobie tutaj kupić kilof i nauczyć się kopania. To też nie byłoby w sumie jakieś głupie bardzo. Dismas. Ile ja mam złota? 172 sztuki. W sumie nie jest to jakoś bardzo mało. Nie wiem, ile się za to damy radę nauczyć, ale podobno 30% wystarczy. Nie trzeba więcej mieć. Włamywanie się, pisanie zwojów. Nauczysz. No tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie mogę 5. się już niczego nauczyć. Okej. Okay. Czyli dał nam ile w to wydobycie? Mam to gdzieś tutaj. Pozyskiwanie zasobów 32%. A mamy złota jeszcze 97. Pokaż mi. A towary masz kilof za 45 sztuk złota, więc sobie też weźmiemy kilof jeden. Wiecie co? Z bełtów nie będę korzystać, więc możemy je na razie sprzedać. Nie wiem, co jeszcze takiego. No z tych rzeczy takich pobocznych to już raczej nie sprzedamy nic, natomiast... Okej. Okay. I co? Myślę, że wrócimy w takim razie do naszego przyjaciela, który wiadomo, gdzie się znajduje, i oddamy mu... raczej nie. Po prostu powiem mu, że zadanie zostało przez nas wykonane oraz sprawdzimy, czy już zrobił lekarstwo, bo jest na to szansa. Wiecie co? Wyciągnę sobie jeszcze łuk, żebyśmy sprawdzili, czy tutaj jeszcze może coś znajdę. Mogłabym też włączyć telekinezę. Ale na razie ważniejsi są dla mnie chyba przeciwnicy. Miałam jeszcze sprawdzić, czy na pewno Riordan jest gdzieś już w okolicy, ale nie widziałam go nigdzie, więc na razie sobie damy spokój. Terry zaraz zacznie pewnie śpiewać. Także dokładnie. Także schowajmy już broń. Skąd boska dochodzi mnie pieśń?
I chodźmy teraz prosto do naszego alchemika. I zobaczmy, co tutaj wykminimy. Cześć, Bodowin. Rozniosłem wszystkie ogłoszenia. Ogłoszenia? Jakie ogłoszenia? A, tak, nawet się nie spodziewałem, że uda ci się załatwić tę sprawę. Masz za fatygę. Dzięki. Kiedy mikstura będzie gotowa? Znowu o mało nie przeszkodziłeś mi w kluczowym momencie przygotowania wywaru. Masz szczęście, że eliksir dla twojego brata jest skończony. Jedyne, co nam zostało, to go wypróbować. Mhm. Dobra, dawaj to. Nie wiem, dlaczego mam to pić, ale okej. No i co? Odczuwasz jakieś zmiany? Zupełnie nic. Wygląda na to, że lekarstwo działa. Być może objawy wystąpią dopiero za chwilę. Na pewno wszystko w porządku? Tak, tylko jedno nie daje mi spokoju. Zawsze przebierasz się za ścierwojada, jak miewasz u siebie gości? Co? Ścierwojada? O bogowie! Co tu się dzieje? Fascynujące! Chyba jednak coś jest nie... Oj, o kurde! A się postarali twórcy? Okej, okay, jestem chyba na własnych nogach już. Co się stało? Spokojnie, chłopcze. Wygląda na to, że dawka była za mocna. Będę musiał ją nieco osłabić przed kolejnymi eksperymentami. Jak długo byłem nieprzytomny? Kilka godzin, może dzień. Dokładnie nie wiem, nie liczyłem. Kolejnymi eksperymentami? No tak. No oczywiście chodzi mi o usprawnienie odtrutki na jad rzecznego krwiopijcy. Gdyby przypadkiem więcej takich nieszczęśników jak wy na nie natrafiło. Możesz dać mi już eliksir dla mojego brata? A właśnie. Gdzie ja go położyłem? Jezu, typie. Czemu szukasz na ziemi? Pozostała nam już tylko jedna rzecz do wyjaśnienia. Taki eliksir to nie jest tania sprawa. Ile? Zastanówmy się. Pozbyłeś się ścierwojadów, pomogłeś mi ze sprawdzeniem mikstury i rozniosłeś dla mnie ogłoszenia. Niech będzie 40 sztuk złota. No dobra. To twoja ostateczna oferta? Zamierzasz negocjować cenę, gdy chodzi o życie twojego brata? To tylko kilka sztuk złota. Oto twoje złoto. Dobrze. A teraz daj mi spokój. Mamy mnóstwo pracy. Dobra, mamy lekarstwo dla Jorna, więc możemy stąd już zmykać. Myślę, że wrócimy prosto do wioski. Nie ma co tutaj chodzić po okolicy. To magia uderza do drzwi. No dobra, no wrócimy, myślę, na spokojnie, nawet tutaj górą. W sumie całkiem blisko mieszka ten mag, znaczy ten alchemik tego miejsca. Jakoś daleko nie jest. Tak szczerze, ale to dobrze. To naprawdę dobrze, że nie trzeba jakiś kilometrów biegać. Wydaje mi się, że się nie pomyliłam, jeżeli chodzi o typ tego krwiopijcy. Nie sprawdziłam tego, powiem wam szczerze mówiąc, poza nagraniem. Ale no na bank to był rzeczny krwiopijca. Szliśmy koło rzeki. Bagienny to on nie był i zwykły. Też nie. Więc no, rzeczny zostaje. Przejdźmy tędy, na skróty. I uderzmy od razu do naszego brata. Co tu się dzieje? Co tu robią ci wszyscy ludzie? Najlepiej będzie, jeśli porozmawiasz o tym ze swoim wujem. O, no nie mówcie mi, że brat zmarł. Co tu się stało? Z tego co wiem, było włamanie, ale nie znam szczegółów. O kurna.
Nie jesteś wcale taki głupi. Czekajcie, bo wlazą do złej chaty ludzie, kochani. Jesteś nareszcie! Gdzie ty się włóczyłeś, gdy byłeś najbardziej potrzebny? Co się stało? Ktoś cię włamał i zdemolował moją chatę! Oto się stało! Mówiłem ci przecież, że idę do Bodowina po lekarstwo. Wygląda na to, że musieli od dłuższego czasu obserwować mój dom. Dokładnie wiedzieli, kiedy chata będzie pusta. Gdzie byłeś w czasie włamania? Poszedłem do gospody po herbatę ze spirytusem. Jorn zaczął gorączkować, więc pomyślałem, że mu pomogę. Skąd wiesz, że było ich kilku? Tylko spójrz na to pobojowisko! Myślisz, że jeden człowiek jest w stanie w tak krótkim czasie wywrócić cały dom do góry nogami? Z Jornem wszystko w porządku? Widzisz, tu jest problem. Jorn zniknął. Co? Co? Jak to zniknął? Nie mam pojęcia. Wiem tyle samo co ty. Wróciłem do chaty, zastałem ten bałagan, a po Jornie ani śladu. O kurna! Znalazłeś jakieś ślady? Nic szczególnego, oprócz zniszczonych mebli i porozrzucanego po kątach dobytku. Nie znalazłem też krwi, więc jest nadzieja, że twój brat ma się dobrze. W takim razie trzeba to komuś zgłosić. Może wartownicy będą wiedzieli, co robić. Nie głupi pomysł, ale znając ich, wątpię, żeby kiwnęli palcem bez oficjalnego nakazu z góry. Jedyną osobą, która w tej sprawie może faktycznie coś zdziałać, jest starszy wioski. W końcu to on podejmuje wszystkie decyzje w Silbach. Ty w tym czasie idź popytać ludzi. Nie wierzę, żeby nikt nie widział ani nie słyszał, jak wywlekają z chaty takiego wielkiego chłopa. Mhm. Już chcesz się nas pozbyć? Jestem bez pieniędzy, zdewastowali mi dom i nie mam pewności, czy to były ostatnie odwiedziny nieproszonych gości. Zrozum mnie, chłopcze. Nie chcę mieć na sumieniu mojego drugiego bratanka. Bezpieczniej będzie, jeśli prędzej czy później wyruszysz do miasta. Nie ruszam się stąd, dopóki Jorn się nie odnajdzie. Zrobisz jak chcesz, ale Silbach nie jest bezpiecznym miejscem. Okej. Masz w wiosce jakichś wrogów? A skąd ci przyszło do głowy, że taki stary rybak jak ja mógłby mieć jakichkolwiek wrogów? Może dlatego, że nie widziałem cię na oczy od kilkunastu lat. To prawda. Miałem kiedyś wyjątkowo nieuczciwą konkurencję, ale od dawna nie pracuję w tym zawodzie. Poza tym to Jorn zniknął, nie ja. Wierz mi, chłopcze, gdyby ktoś chciał mnie ukatrupić, już dawno miałby ku temu wiele okazji. Kogo powinienem zapytać o Jorna? Zacznij od wartowników. Jeśli faktycznie go porwano i wyniesiono z wioski, to któryś z nich musiał coś widzieć lub słyszeć. Możesz też popytać mieszkańców i swoich towarzyszy. Paru gapiów już się tu zebrało, więc możesz zacząć od nich. Okej. Dlaczego myślisz, że w mieście będzie bezpieczniej niż na wsi? Archolos to ogromna metropolia i trafiają tam różni ludzie. Łatwo jest tam wtopić się w tłum i rozpocząć nowe życie, nawet ludziom z zewnątrz. Poza tym regularne oddziały Straży Miejskiej zapewniają lepszą ochronę niż paru wartowników na krzyż. Mhm. Nie przeszło ci przez myśl, że gdyby twoja chata miała drzwi na klucz, to złodziej tak łatwo by się do niej nie dostał? To jest spokojna wieś, w której wszyscy się znają. A przynajmniej tak było do waszego przybycia. To wtedy, dziwnym zbiegiem okoliczności, zaczęły ginąć nam monety i drobne przedmioty. Masz nas za złodziei? Ciebie i twojego brata nie, bo was znam i wam ufam. Ale nie mogę tego samego powiedzieć o reszcie. Po co ktoś miałby niszczyć ci chatę? Nie jestem głupi, by trzymać wszystkie oszczędności na wierzchu. Gdy tylko dowiedziałem się o waszym przybyciu, na wszelki wypadek dobrze ukryłem swoje ciężko zarobione złoto. Mimo to ktoś znalazł moje zaskórniaki. Co ci zginęło? Brakuje dwóch mieszków, które trzymałem na czarną godzinę. Ten, kto to był, musiał wiedzieć, co robił. Mhm. Dlaczego sądzisz, że za włamaniem stoją moi towarzysze?
Czy to nie jest oczywiste? Większość z nich wygląda jak banda oberwańców i źle im z oczu patrzy. Muszę już iść. Jeśli uda ci się czegoś dowiedzieć, znajdziesz mnie u starszego. Mam tylko nadzieję, że Jorn odnajdzie się cały i zdrowy. Też mam taką nadzieję. Rozdział drugi, bez śladu. To już? O kurna. A jeszcze nigdzie nie dołączyłam, matko i córko. A takie pytanko, czy ja mogę tutaj posprzątać trochę na przykład w tej chacie? Byłoby miło w sumie, jakbym mogła. Mogę. Bez śladu. Skórzany mieszek Kurta. Może troszeczkę przynajmniej pomogę mu. Nie wiem, czy ja mam zbierać te rzeczy, co ja mam zrobić. Ale fajnie by było pomóc mu uprzątnąć te rzeczy. Widzę, że muszę to chyba... A miotło pomoże na te śmieci, czy nie pomoże? No niezbyt. Natomiast jest tutaj... parę rzeczy, które możemy uprzątnąć. Dobra, tu nic nie ma. Tu jeszcze możemy zamieść troszeczkę. Kolejny mieszek. To mogę na przykład podnieść, Ej, Kurt? Ty. Proszę, wygląda na to, że znalazłem twoje złoto. Skąd ty to? Jak ci się udało je odnaleźć? Wystarczyło trochę posprzątać. Właściwie, skoro to był rabunek, to dlaczego ich nie zabrali? Musieli ich nie zauważyć w tym pośpiechu. Pokaż mi je. Szkoda tylko, że położyli łapska na reszcie moich rzeczy. Dzięki, chłopcze. Przynajmniej będę miał za co przeżyć przez najbliższe dni. Weź okay. Te parę monet. Jak widzisz, sam nie mam za wiele, ale może ci się przydadzą. Mhm. Zachowaj je. Tobie bardziej się przydadzą. Dobry z ciebie, chłopak. Może wystarczą na pokrycie kosztów rozboju. Ej, czekaj chwilę jeszcze. Przy łóżku Jorna znalazłem ten dziwny pierścień. Nigdy nie widziałem, żeby miał go przy sobie. Może jego też chciał spieniężyć, jak amulet waszej matki. Skąd wiesz o amulecie? Jorn ciągle mamrotał o nim przez sen, gdy przy nim czuwałem. To był jedyny sposób, żeby się dostać na statek. Nie musisz się tłumaczyć, chłopcze. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, w jakiej byliście sytuacji. Mhm. Może ten pierścień należał do jednego z porywaczy? Możliwe. Jorn to kawał chłopa. Znając go, pewnie stawiał opór i przypadkiem mógł ściągnąć go z czyjegoś palca. Co z nim robimy? Nie znam się na biżuterii, ty pewnie też. Sami raczej nic nie ustalimy. Najlepiej będzie, jeśli zaniosę go do mojego znajomego w mieście. Być może on będzie w stanie coś więcej powiedzieć na jego temat. Jeśli okaże się bezwartościowe dla śledztwa, to po prostu go zastawimy i podzielimy się złotem. A Danos jeden wie, jak bardzo teraz potrzebujemy pieniędzy. Mhm. Dobrze, weź go. Mam nadzieję, że rzeczywiście pomoże nam w odnalezieniu Jorna. Dam ci znać, gdy tylko się czegoś dowiem. Okej. Okay. Nie wiem, czy możemy coś jeszcze pomóc w tym miejscu. Chyba niezbyt. To sprawka jednego z was. Jestem tego pewien. Dlaczego niby miałby stać za tym ktoś z nas? To proste. W wiosce panował spokój do czasu, gdy nie pojawiliście się wy, mąciciele i łajdaki. Wczoraj niejaki Fabio pobił w gospodzie jednego z naszych za to, że ten zwyczajnie się na niego gapił. Dryblas byłby go zabił, gdyby nie szybka reakcja jednego z wartowników. Kurna, Fabio to jest chujem jednak. Tak się składa, że większość z nas też nie przepada za Fabio. Jak nie on, to pojawi się ktoś inny. Teraz rozboje i kradzieże, a później napady z bronią i podpalenia. Już kiedyś to przerabialiśmy i powiem raz jeszcze. Im szybciej stąd znikniecie, tym lepiej.
Remi. Okej. Mogę ci zadać parę pytań? Zwykle to ja przypytuję innych, ale śmiało. Co chcesz wiedzieć? Co wiesz o tym włamaniu? Zakładam, że niewiele więcej od ciebie. Przybiegłem tu dopiero po tym, gdy Wiktor mnie zawołał. Pogadaj z nim. Może będzie miał coś więcej do powiedzenia na ten temat. Widziałeś może ostatnio łysego, umięśnionego faceta? Ma na imię Jorn. Imię niewiele mi mówi, ale wydaje mi się, że widziałem go razem z tobą, gdy szliście drogą w kierunku winnicy. Dlaczego pytasz? To mój brat. Przybyłem z nim niedawno do wioski. W czasie włamania przebywał w chacie Kurta, naszego wuja. I wszystko wskazuje na to, że został porwany. Porwany? Brzmi dość nieprawdopodobnie. Też trudno jest mi w to uwierzyć, ale fakty mówią same za siebie. Na twoim miejscu nie wyciągałbym pochopnych wniosków. Mogę ci obiecać, że dam ci znać, jeśli tylko czegoś się dowiem o twoim bracie. Jeśli jednak faktycznie mamy do czynienia z porwaniem, to obawiam się, że pomóc może tylko Straż Miejska. Dzięki za informację. Okej. Słyszałem, co się stało. Współczuję ci, naprawdę. Dzięki, ale zamiast współczucia przydałyby mi się informacje. Wiesz może coś więcej o włamaniu? Jakiś czas temu przyszedł do mnie Kurt i poprosił o herbatę ze spirytusem. Mówił, że Jornowi się pogorszyło i znowu zaczął majaczyć. Poprosiłem Martę o przygotowanie naparu i poszedłem sprawdzić, jak się ma twój brat. Kurt wszedł pierwszy do chaty i gdy tylko przekroczył próg, zaczął kląć na lewo i prawo. Wbiegłem za nim i zobaczyłem to pobojowisko, a po Jornie ani śladu. Nie widziałeś czegoś podejrzanego? Nie, nie wydaje mi się. Jeśli to było porwanie, to ten ktoś musiał wiedzieć, co robił i jestem prawie pewien, że był to ktoś z zewnątrz. Nie jest tajemnicą, że mieszkańcy za nami nie przepadają. Nie podejrzewasz nikogo z nich? Mamy tu kilka osób, które od czasu do czasu sprawiają nam kłopoty. Na przykład taki Rick lub Otto. Ludzie w wiosce są raczej spokojni, czego nie można powiedzieć o miastowych. Często odwiedzają was ludzie z miasta? Dość często. A przynajmniej tak było do czasu ostatnich ulew. Teraz już trochę rzadziej. Szlaki zrobiły się niebezpieczne. Wszędzie pełno dzikiego zwierza i bandytów. Na twoim miejscu porozmawiałbym z wartownikami. Jeśli to był ktoś przyjezdny, wartownicy musieli go widzieć. Dzięki za pomoc. Wiem, że to niewiele, ale jeśli jeszcze będziesz czegoś potrzebował, zajrzyj do mnie. Okej. Wiktor, nic z tych rzeczy. Ej, ty. A Rupert? Ej. Wiesz coś o zaginięciu Jorna? Wiem tylko, że zniknął, a chata Kurta została zdemolowana. Przyszedłem tutaj jako jeden z ostatnich. Nie widziałeś ostatnio czegoś lub kogoś podejrzanego? Większość mieszkańców patrzy na mnie podejrzliwym wzrokiem, jeśli o to ci chodzi. Ale gdybym miał obstawiać, kto mógł stać za tym włamaniem, to byłby Fabio. Dlaczego tak myślisz? To było widać, że od początku podróży na statku nie przepadał za twoim bratem. Gapił się na niego z podełba, jakby chciał go zamordować. Poza tym, w przeciwieństwie do was, Fabio nie ma tutaj wuja, który załatwi mu wszystko, czego potrzebuje. Dzięki. Pogadam z nim. No kurde, ten Fabio od początku mi się nie podobał. Dobra, widzę, że tutaj już wszystko. Mike? Jak życie? Coś ty za jeden. Dobra, daj mi spokój, ty też. Dobra, wiecie co? Sprawdźmy jeszcze co u Ezekiela. Chyba, że to zadanie już nam się wykonało, a ja nic o tym nie wiem. Tak, wykonało się. Mamy zadanie bez śladu. Przeczytajmy sobie wpisy. Gdy wróciłem do Kurta, okazało się, że pod jego nieobecność Jorn zaginął, a wywrócone meble i bałagan w chacie wskazują na porwanie. Nie mogę teraz zebrać myśli, pytań mam więcej niż odpowiedzi, ale wiem jedno, trzeba działać i to szybko. Kurt poradził mi, żebym przepytał wartowników, czy nie byli świadkami czegoś podejrzanego. Mógłbym też porozmawiać z pozostałymi ludźmi w wiosce, może którykolwiek z nich coś widział lub słyszał. W tym czasie wuj spróbuje przekonać starszego, by ten rozpoczął poszukiwania mojego brata.
Wystarczyło trochę popracować miotłą i na efekty nie musiałem długo czekać. Udało mi się znaleźć jeden z tych zaginionych mieszków wuja. W czasie przeszukiwania chaty znalazłem dziwny pierścień z błękitnym kamieniem. Czyżby należał do porywacza? Jest i drugi mieszek. Postanowiłem zwrócić Kurtowi sakiewki, które znalazłem w jego chacie. Wuj chciał dać mi parę monet za fatygę, ale odmówiłem. Uznałem, że jemu bardziej się przydadzą te pieniądze. Oddałem Kurtowi dziwny pierścień w nadziei, że w jakiś sposób naprowadzi nas na Jorna. Wuj obiecał, że przekaże go swojemu znajomemu w mieście, który podobno może wiedzieć coś na jego temat. W najgorszym razie Kurt go sprzeda i podzieli się ze mną zyskiem. Wygląda na to, że Folkart o zniknięciu Jorna wie niewiele więcej ode mnie. Twierdzi, że gdyby mój brat faktycznie został porwany, pomóc może jedynie Straż Miejska, ale jego zdaniem nie powinienem wyciągać pochopnych związków. Może faktycznie warto powiadomić Straż? Wiktor wspomniał, że we wsi kłopoty czasami sprawiają Rick i Otto, ale raczej nie podejrzewa, żeby mieli coś wspólnego z całym tym zajściem. Polecił mi porozmawiać z wartownikami i oczywiście z Fabio. Nie dostaliśmy tego wpisu. Natomiast no, Fabio jest faktycznie jedną z podejrzanych, wydaje mi się. Może być. Szczególnie, że nie lubimy się jakoś bardzo. Czy Riordan już wrócił? Widzę, że on zaginął mi gdzieś tutaj w akcji i to niedobrze chyba. A może Lockhart coś wie? Hej! Na ten temat. Wiesz coś o zaginięciu mojego brata? Słyszałem o tej przykrej sprawie. We wsi wieści szybko się rozchodzą. Niestety obawiam się, że w tej kwestii mogę ci pomóc jedynie poprzez wsparcie duchowe. W przeciwieństwie do swoich braci, Adanos jest miłościwy i kocha swoje dzieci. Wierzę, że z jego pomocą twój brat się odnajdzie. Rzecz jasna, jeśli wiódł życie wolne od grzechu. Dziękuję za modlitwę. Pamiętaj jednak, że modlitwy pomogą, ale tylko wtedy, jeśli sam będziesz wierzył w ich siłę. Nigdy nie miałem problemów z wiarą. Wielce mnie to cieszy. Skoro jesteś gorliwym wyznawcą Pana Ładu, może odwiedzisz nasz przybytek na wyspie. Tamtejsi magowie chętnie przyjmą w swoje progi strapionego wędrowca i człowieka głębokiej wiary. Dzięki, może skorzystam. Złóż wizytę moim braciom, a na pewno nie pożałujesz. Okej, dobra, fajnie. Mamy jakiś też trop? Coś? Jakiś wpis? Nie. Wiecie co, skoczymy jeszcze dzisiaj do Fabio. Tutaj z Folkardem rozmawialiśmy, więc też ewentualnie musimy zapytać innych wartowników. Możemy też iść do na przykład Rika i wiecie, i Otto. Jeszcze chciałabym zobaczyć też, czy Ezekiel już wrócił na swoje miejsce. Może Marta też coś wie? Cholera wie. Dobra, gdzie jest Ezekiel? Bo Folkard miał z nim iść, a kurde był tutaj. Mam nadzieję, że staruszkowi się nic nie stało. Marta, może coś z tobą? Mam do ciebie parę pytań. A ja mam robotę! Żegnam! Okej. Jeśli mi pomożesz, obiecuję pomóc ci w pracy. Wybij to sobie z głowy! Jeszcze byś tylko naniósł mi więcej błota niż poprzednim razem. No mówże, o co chodzi? Byle szybko. Chodzi o Jorna. Gulaszek się skończył, co? Na kolejną porcję będzie musiał poczekać. Czyli nic nie wiesz? Czego miałabym nie wiedzieć? Mój brat zaginął i wszystko wskazuje na to, że został porwany. Porwany? A co ja mam z tym wspólnego? Całe dnie spędzasz w gospodzie. Może słyszałaś ostatnio coś lub kogoś podejrzanego? Oprócz waszej hordy każdy tutaj jest swój. A nie, czekaj no. Był tu taki jeden ostatnio ze straży. Straszny wuriat i wiecznie pijany w sztok. Prawie jak ten wasz Fabio. Ciągle zaczepiał i straszył gości. To w końcu się wkurzyłam, wzięłam miotłę, pogoniłam go stąd, aż się za nim kurzyło. Wyrzuciłaś strażnika miejskiego z gospody? Strażnik, nie strażnik, co za różnica? Widzę, że sprawia kłopoty, to nie będę się z nim patyczkować. Wiesz, w którą stronę poszedł? Pewnie w kierunku miasta, tam skąd przylazł. Dzięki za informację. Tata, a teraz idź już. Okej, przynajmniej nam pomogła troszeczkę. Ej, kim ty jesteś? Petra, halo? Ej. Kim ty jesteś? Nie mogę z nią nawet rozmawiać, nie? Co jest?
Byłaś ostatnio świadkiem czegoś podejrzanego? A co? Wstąpiłeś do straży, że bierzesz mnie na spytki? Brat mi zaginął i potrzebuje informacji. Jorn zaginął? A to ci dopiero. Dam głowę, że ten łajdak Fabio za tym stoi. Dzięki za radę, pogadam z nim. Mhm. Słyszałaś o włamaniu do domu Kurta? Kurta? Twojego wuja? Tego samego. Pierwsze słyszę, ale całkiem niedawno widziałam go w gospodzie. Był cały w nerwach. Pewnie nieźle musiał się przejąć tym włamaniem. Pobiegł po coś za ladę i wyszedł razem z Wiktorem. Widziałaś może, dokąd poszli? Nie mam pojęcia. Było już późno i zaczynało padać, a ja jedynie ich minęłam w drodze do gospody. Pamiętasz coś nietypowego z tamtego wieczoru? Właściwie to był wieczór jak każdy inny. No, może z wyjątkiem tej ulewy. Poszłam się przejść, ale gdy tylko zaczęło lać, wróciłam do środka ogrzeć się przy kominku. Dzięki za pomoc. Okej. Rick? Jak życie? Okej, jasne. A może Bastian coś widział? Zaglądał tutaj ostatnio ktoś spoza wioski? Tak, cała banda obcych przybyła ostatnio od strony wybrzeża. A oprócz nas? Od tygodnia nikogo nowego nie widziałem, z wyjątkiem jednego kupca. Mhm. Powiedz mi więcej o tym kupcu. Nazywa się Petra i z tego co wiem, należy do gildii. Sprzedaje różne towary, od tkanin i broni, po zioła i przyprawy. W przeciwieństwie do handlarzy z miasta, jej ceny są wyjątkowo atrakcyjne, więc jeśli chcesz zaoszczędzić, powinieneś z nią pogadać. Mhm. Gdzie ją znajdę? Większość czasu spędza tu, w gospodzie. Jasne. Mówiła coś o braku perspektyw i rychłym powrocie do miasta, ale jeśli się pospieszysz, może ją jeszcze złapiesz. Mój brat zaginął. Wiesz może coś na ten temat? Wiem tylko tyle, co powiedział mi Wiktor. Powinieneś z nim o tym pogadać. Już z nim rozmawiałem. Liczyłem na to, że może dowiem się czegoś więcej od ciebie. Przykro mi, chłopcze, ale to wszystko, co wiem. Dzięki. To wszystko, co chciałem wiedzieć. Okej, to co, łapiemy tą Petrę jeszcze na szybko. Bastian wspominał, że jesteś handlarką i niedawno przybyłaś do wioski. Zgadza się, co w związku z tym? Niedawno zaginął mój brat. Nie widziałaś nic podejrzanego? Porwanie? W Silbach? Przecież tu się nic nie dzieje. To chyba najbardziej nużące miejsce na całej wyspie, a przynajmniej było do tej pory. Przykro mi, chłopcze, ale dopiero co dotarłam do wioski. Byłam zmęczona, więc udałam się prosto do łóżka. Lepiej dokładnie wypytaj tutejszych. Ludzie w wiosce widzą znacznie więcej niż chcą mówić. Dzięki za radę. Wróć do mnie za jakiś czas. Może akurat zainteresuje cię coś z moich towarów. Jakie towary oferujesz? Aktualnie przeprowadzam małą inwentaryzację moich towarów, ale mogę zaoferować ci ten wspaniały pancerz kolczy. Idealnie nadaje się do walki z wilkami, ścierwojadami, jak i potrafi również ochronić przed ostrzem rozwścieczonej konkurencji. No kurczę. Za 500 sztuk złota, obrona przed obuchami 15, ostrzami 30, strzałami 15, ogniem 5 i magią 5. Spoko w sumie. Wiecie co, moi drodzy, na tym zakończymy sobie ten dzisiejszy materiał. Nie chcę, żeby był jakiś bardzo długi, a już troszeczkę się taki robi. Wydaje mi się, że sporo posunęliśmy dzisiaj fabułę do przodu, zważywszy na fakt, że wbiliśmy na przykład drugi rozdział, co jest w ogóle dla mnie takim kosmosem, bo spodziewałam się, że dopiero jak dotrzemy do miasta, to może coś pomyślimy o drugim rozdziale, a tutaj już. Dobrze, tak czy inaczej, jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. A ja lecę montować dla Was ten materiał. Trzymajcie się i cześć!